Po wejściu tankowców do naftoportu ropa irańska zostanie przetransportowana za pomocą rurociągów do bazy paliwowej Pernu oraz do zbiorników grupy Lotos i następnie trafi na instalacje destylacyjne. Następnie ropa zostanie przeprocesowana w instalacjach destylacyjnych. Zostanie przeprocesowana solo, czyli bez żadnych innych dodatkowych komponentów, po to, abyśmy dokładnie wiedzieli, jakiego rodzaju produkty uzyskamy i jaką uzyskamy ostatecznie na tym produkcie rentowność. Dzięki takiemu podejściu będziemy pewni, że to właściwy gatunek ropy, jeżeli chodzi o przyszłe transakcje grupy Lotos.